Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich serdecznie, z tej strony oczywiście Demonidias, a przed wami kontynuacja gry Sifu. Jest to już oczywiście drugi materiał z gry, w której naszą główną bronią i naszym głównym orężem są po prostu nasze pięści. Oczywiście sporadycznie możemy korzystać z mopa czy z metalowej rurki, ale to jest raczej tylko takie tymczasowe rozwiązanie. Generalnie znajdujemy się teraz w naszym domu, w naszej bazie. Oczywiście kierowani cały czas rządzą zemsty. Udajemy się, słuchajcie, do klubu, czyli do kolejnej miejscówki. Tutaj mieliśmy skłoty, tutaj oczywiście klub. Jeżeli tak dobrze widzę, no to mamy jakieś 2 klucze zdobyte w tej lokacji, czyli 2 z 2 chyba. I 15 na 17. Nie jestem pewien, czy tu chodzi o pokonanych przeciwników, czy o co. Możecie dać znać, jeżeli wiecie. Natomiast no w klubie jeszcze nie byliśmy, więc zobaczmy, jak to będzie wyglądało. I na samym wstępie też powiem, że jest to już drugi taki materiał z tej gry, po którym zdecydujemy, czy robimy pełną serię z tego tytułu, czy być może odpuszczamy. Zależy to od 2 rzeczy. Po pierwsze od tego, jak ta gra dalej się rozwinie i czy mi się spodoba. Chociaż na razie nie ukrywam, że wygląda naprawdę bardzo obiecująco. A po drugie, zależy to od tego, czy wy po prostu macie na to ochotę, czy będziecie zainteresowani oglądaniem tej gry. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o komentarzu, no i zachęcam do zostawienia lajka, to bardzo po prostu pomaga. No i zobaczymy, jak to wyjdzie, a ja dam wam znać. No, zgaduję, że mogę ich rozwalić. Pytanie, czy warto? Okej, to nie byli przeciwnicy. Dobra, nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale dał mi radę, chociaż zabrzmiała ona trochę niegrzecznie. O, dzień dobry. Co ty gadasz, koleś? Przecież giniesz zaraz, zobacz. Nie no, 1 na 1 w tej grze. Tu nic nie zrobię. To oni praktycznie nie mają szans. Dobrze. Ale zobaczmy tylko, czy poza tym bramkarzem coś tu jeszcze mamy do zrobienia. Chyba nie. Nie możemy niczego wyciągnąć z automatu. Jeszcze kombinacje nie. Postać. Mam 1800 punktów doświadczenia, więc coś można by było zrobić. Odblokowano na stałe. Zapasowe. Okej, to chyba nie teraz. Klub. Zostałem wpuszczony. Dzień dobry. Czego chcę? Nie twoja sprawa, brak odpowiedzi. Sean. O kurde, serio? Już żeś zaalarmował resztę? Dobra, jest leczenie. Gra jest naprawdę piekielnie trudna. Zwłaszcza na początku, gdzie jeszcze mylę się w tych kombinacjach i nie zawsze wyjdzie mi to, co dokładnie chcę zrobić. No, ta pałka by mi się naprawdę bardzo przydała. Pałka, w sumie kij baseballowy. Dzięki. Okej, tutaj nie wejdziemy niestety. No, to coś czuję, że dopiero za chwilę zrobi się niezła zadyma, jak wejdziemy po prostu na salę, nie? No właśnie. Ej, kij upuściłem. Serio? Nie, mam go w ręce, dobra. Ej, dobra, zaskakująco mało ludzi tutaj. O, o. Dobra, muszę się wyleczyć, sorry. Aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj wszyscy chcieli mnie zaatakować. To nie było jakichś chyba losowych osób, to była impreza zamknięta w końcu. Ale muza. Dobra, ten jest jakiś bardziej wytrzymały. Dobra, dawaj go. Szczęście ten kij naprawdę dużo wytrzymywał, no właśnie. Kurde, serio, butelką. No kijem to co innego, nie? Jest sparowane. Co ty gada? Przecież giniesz. Patrz. Ale trzeba przyznać, że twórcy dopracowali ten system walki naprawdę do perfekcji. A to kto? To raczej nie jest Sean. No równowagi mi zaraz pozbawi. No brakuje. Jest! Mamy ją! Ho! Już na hita byłem. Co my tu mamy? Wiek 32 lata. No nie jest dobrze. Chociaż jeszcze zapas mamy. Zwiększ maksymalną wartość postawy. Zwiększ zdrowie zyskiwane po powaleniu. No czyli po zabiciu, w cudzysłowie, kogoś. Zwiększ wartość odzyskiwanej postawy po udanym uchyleniu. Dobra, ja chcę zwiększyć skuteczność leczenia w zasadzie. Więc co mnie interesuje. Otwórz drzewko umiejętności. Szybkie kopnięcie mamy. Sierpowy z kopnięciem z obrotu. Naładowany cios pięścią. Ty, to jest dobre. To z tego będę korzystać na pewno. Tu jeszcze mamy jedno. Szybkie kopnięcie. No możemy tutaj tę gałąź już, powiedzmy, do końca sobie wylewelować. Złapanie broni. L1 sprawia w właściwym momencie, aby złapać rzucany w ciebie obiekt. Nie wiem, czy będę o tym pamiętał, ale dobra. To brzmi dobrze. Więcej punktów doświadczenia już no nie mogę wydać, bo na nic mi nie starczy. No i jest pełne zdrowie. Zobaczmy, czy tutaj ktoś z nich nie miał jeszcze czegoś, jakiegoś sprzętu do podniesienia. No jakby nie było, to no jednak mają znaczącą przewagę nade mną, liczebną. Aż dziwnie, że tak z rozbiegu nie zadałem jakichś większych obrażeń. A może były. Nice. Fajnie by tak gdzieś subtelnie pojawiały się jakieś liczby, które by pomagały mi ocenić, na przykład, który atak jest jak sensowny, nie? Jakie obrażenie zadajemy. No po samym pasku ciężko jest to ocenić, aczkolwiek nie wiem, może jest to na opcjach do ustawienia. Nie jest jakiś wielki problem, to taka tam luźna sugestia po prostu, nie? Z drugiej strony ktoś może powiedzieć, że bo to imersja, nie taka i tak dalej, no ale z prawej strony ten mnożnik i wynik w poziomie i exp co chwilę wyświetlający się, to też imersję psuje, nie? Więc myślę, że śmiało można by było takie coś zrobić. O kurde. Niezły gościu jest. Najbardziej wytrzymały z nich wszystkich. Żal mi cię, przecież ty giniesz, patrz. Jeszcze o dziwo, słuchajcie, bez obalenia jestem. Także świetnie. Tu niczego nie widzę. Naprawdę dobrze wygląda praca kamery w tej grze. Jest świetna, mimo że ona jest taka... Jezu! Naprawdę dynamiczna. Często się zmienia. Świetnie po prostu to wszystko funkcjonuje. Generalnie gra jest bardzo filmowa, ale nie w taki przesadzony sposób, nie? W sensie, że to nie przeszkadza, tylko wręcz poprawia nasze doświadczenie z tym tytułem. Nie pamiętam, co się robi, jak gościu leży, jak się go dobija, bo można jakoś tam chyba kopnąć go. O kurde, oparł się. Ty no, fatalnie. O kurde, właśnie, bo byłem na hita już teraz. No dobra, ożyjemy, oczywiście, że ożyjemy. Tak tylko patrzę na expa jeszcze, 750 punktów. Sierpowy z kopnięciem z obrotu. To jest coś, co już umiem. Anulowanie odepchnięcia L1 i to. Dobra. Szybko się expi tutaj. Ciekawe właśnie, na ile ta gra nawet jest, bo jeżeli to jest tu na 15 godzin, a na 4 to jest różnica. Dobra, dawaj, musimy ożyć. 33 lata. Kurde, niedobrze. Ty, no co jest z tobą, gościu? Przez oko. Ej, no bez jaj! Jakie on obrażenia zadaje? Co jest grane? 35 lat. No znowu. Kurde, też bym takiego rage'a chciał mieć, że nie mam równowagi, a jeszcze walczę. O, w końcu, może teraz się uda. Dobra. Chociaż jedną czachę odzyskaliśmy. No nieźle. To już chyba zobaczyliśmy bossa tego obszaru. Czemu tak na spokojnie wchodzi? O co chodzi? A ten mi w ogóle expa nie dał. Mnożnik kiedy nie widzę. Serio, ta gra wygląda czasem wręcz jak animacja. O Boże. Dobra, powiedziała co jest grane. Nie wiem czy można zaufać, ale... O kurde. Nie no, błagam, przecież oni mnie zniszczą. O kurde. Co? Podciąłem go? Kurde, nie zdążyłem. Dobrze, że sprzętu nie wzięli. Sorry. O kurde, ale dostałem w łeb. Dobra, no dawaj, 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 ożyjemy. Ożyjemy, spróbujemy. Kurde, ta się wkurzyła. Dawaj go. Co? No właśnie, kurde. Już bez jaj, żeby było dwóch i jeszcze żeby mi w jakiegoś rage'a wpadł czy coś. Pięknie. No, rurka była. Dawaj. Za mało korzystałem z tego dobrodziejstwa w tym miejscu. Teraz to się dopiero zacznie, coś czuję. Ale mam wrażenie, że ta misja jest znacznie bardziej taka dynamiczna w porównaniu do poprzedniej. Od razu do akcji weszliśmy, nie? O kurde, co jest? Co to był za kopniak przy przeskoczeniu tego? Ja pierdzielę. Obrażenia zwiększone, zdrowie zmniejszone. Myślałem, że ona po prostu sobie przeskakuje, a nie, że to jest atak jednocześnie. Nie mogę jej trafić w ogóle. Dobra, odejdźmy. Dobra. Brutalne to było. I bardzo skuteczne. Tu już nic. A podejrzewam, że jakbym tutaj podleciał, to i tak by się na mnie rzuciły, nie? No to jak zakłady zamknięte, jak jednak się tłuką. Co to za ściema była? O kurde. Mhm. Oczywiście na mnie. Jest! Zdążyłem? Nie, nie zdążyłem. Ja pierdzielę, znowu tego jakiegoś rage'a odpalił. No będę leżał zaraz, jak nic. Trudno się odbija te ataki. O kurde. Co to było? Ej, próbowałem to odbić. Dobra, ożyjemy. Nie wiem, czy to jest sens jeszcze. Bo 4 lata, słuchajcie, aż mi wskoczą. Ale siwe włosy mam. Nie wiem dla... Ej, no przecież odskakiwałem. Nie wiem dlaczego, ale... nie jestem w stanie wykorzystać tego ładowanego ataku. No próbuję to zrobić i nie wchodzi. Nie wiem jak to działa. Trochę niejasne to jest dla mnie. Nie no fajnie. 5 lat mi przybędzie. No to nieźle kurde. Z 30 do 50 zaraz wskoczymy. Ciekawe co sobie myślą, nie? Jak widzą, że gość na ich oczach się postarzał. pierdziele. Ciekawe co jakbyśmy na przykład chcieli przejść bez śmierci tę grę, to by było nieprawdopodobne wyzwanie. Aż już może przy kolejnym przejściu gry to nie byłoby aż takie złe. 49 lat, mniej HP, większe zadawane obrażenia. No i mamy chyba bossa w pewnym sensie. No to na pewno nie miało znaczenia co powiedzieliśmy. Jakby dlatego co tu się stanie, nie wiem, może na jakoś na zakończenie ma to wpływ. Wiecie, nasze decyzje dialogowe, nasz charakter. Dobra, jak na razie jest łatwiejszy niż ten poprzedni. Dawaj go. Doskonale. Przepustka ucznia. Z tą przepustką mogę dostać się bezpośrednio na wypalanie. Dobra. Nie ma to niczego innego? No chyba nie. To musi być sposób na wzięcie udziału w wypalaniu. Tu jest coś? Zamknięte pewnie? Nie, możemy z tym właśnie wejść. O kurde, i nie mogę teraz się cofnąć. Trochę bez sensu. Dobra, potrzebuję heala. O kurde, ilu was tu? Co to ma być w ogóle? Dobra. Wszystko odparte. No poza tym fajne to jest, że wow. Fajne jest to, że jak faktycznie wpadniemy na ścianę, to też dostajemy dodatkowe, ponosimy dodatkowe obrażenia. Przeciwnik tak samo. To jest spoko. Zwiększ wartość odzyskiwania postawy po udanym uchyleniu. Zwiększ wartość odzyskiwanego skupienia po udanym uchyleniu parowaniu. Dodaj nam drugą paskę skupienia. Dawaj to. Aha, to nie permanentnie. Nie no, permanentnie chyba, nie? Mam nadzieję, nie no, musi być permanentnie. W sensie, że cały pasek mi się poszerzył. I że mnie szybko zregenerowało. W sumie w czasie walki byśmy tego nie wykupili, to byłoby bez sensu. Dobra, wbijamy. Oho. To ten, którego widzieliśmy na ekranie. Co to za miejsce jest w ogóle pod klubem? Aha. O kurde, dobra, serio, zostanę poddany próbie. No oczywiście rage odpalił. No mam broń, od was. No kurde, nie zdążyłem uniku zrobić. Nie mogę się poddać, nie ma takiej możliwości. O kurde, 52 lata. Jeszcze szybciej będę ginąć teraz. Nie wiem, czy to jest jakiś błąd, czy powinienem powtarzać ten, wiecie, tę misję, czy co. Gdyby nie wasze komentarze, to mechaniki wieku bym jakoś nie ogarnął. Ona nie była jakoś sensownie wytłumaczona w grze. No taki jest po prostu cel tego, nie? No właśnie, żeby to było wielkie zaskoczenie. Nie no, jak oni non-stop mają przewagę liczebną, to nie ma lekko, żeby to zrobić. O kurde, ale się posunąłem. Nie no, za dużo tego tu jest. Nie zdążyłem tego odbić. Jezu, wreszcie coś wyszło, ale i tak na hita jestem. No jasne. Nie odbijesz takiego kija, kurde. No dobra, rzucanie z ziemi też spoko brzmi. Wiem, że tam też niżej są te skille, nie? I też powinienem się za to wziąć. Nie no, bez jaj. Jasne, jeszcze mi wzięli kij. No kurde, przecież nie można wyjść z tego, jakich tutaj tylu jest. Ale pechowo mi się ustawili, co za bezsensowne, nie? Ustawienie było, z każdej strony. No tylko dobić chcę jedną osobę, no. No teraz to będzie normalnie wyglądało, jak już mamy kij. No. Tylko to chciałem zrobić, od razu. Ona na hita była. Nie bierz mi tego, ani się waż. Nie możemy odpowiedzieć? Całkiem rozsądnie można byłoby z nią pogadać. Jedna z mądrzejszych osób, jakie spotkaliśmy w tej grze na naszej drodze. Odjedzie nam co? What? No w ogóle nie mogę odbijać tego. Nie wiem, o co chodzi. Ja muszę częściej po prostu blokować. Aha. Stare dziecko? Osiągnij najstarszy możliwy wygląd. Czy wystarczy ci sił? O kurde, serio? 71 lat! O kurde. To źle wygląda. Patrzcie, mój pasek zdrowia jak jest zredukowany. Dziś o 1/4, nie? Czemu ona mi w drzwi weszła zamknięte? Wreszcie, chociaż cokolwiek. Ale widać, że nie grałem przez te prawie 2 tygodnie, czy może nawet i całe 2 tygodnie w Sifu. Mega ciężkie. Aha. Nie wiem, co się dzieje. Myślę, że on to przeczyta jakoś. On jest dźwięk, jakby coś podnosił. Ja wyglądam teraz. O kurde. To jest takie trochę wyróżniające się. Ale nie możemy wejść w interakcję. No dobra, w porządku. Niewielkie stare pudełko wygląda znajomo. Nie no, bez jaj, przecież odbiłem to. Co? Koniec gry! O nie! Utracisz bieżące postępy i rozpoczniesz tę kryjówkę od początku. Utracone zostaną punkty doświadczenia, nagrody kapliczek odblokowane na tym poziomie oraz umiejętności, których nie odblokowano na stałe. Wybierz tę kryjówkę. Utracisz swoje bieżące postępy, po czym wybierzesz inną kryjówkę. Utracone zostaną punkty... Co jest? Ja pierdzielę. I od jakiego wieku zaczniemy teraz? Nie, no cały poziom od nowa. W jakim wieku zaczynamy? Nie wiem. 32 lata. Czyli tak jakby tego nie było, co robiłem. Kurde, no. Nie wiem, czy gra nie byłaby lepsza na streama, szczerze mówiąc, przez ten aspekt powtarzalności misji. Całych. W razie porażki. Dajcie znać, słuchajcie, co o tym sądzicie. No i czy w ogóle jesteście zainteresowani, nie? Nie wiem, no mogę spróbować to przeraszować, ale tak już widać, że mamy troszeczkę mniejsze... ten wiek niż był. Czyli co, gdybym sobie na przykład, nie wiem, dotarł do ostatniej misji w grze i tam doszłoby do takiej sytuacji, że miałbym, nie wiem, 68 lat w wejściu do ostatniej misji, tam by mi się save zrobił, to ja bym musiał bez śmierci przejść ostatnią misję, nie? Dobrze rozumiem? No bo skoro zapamiętało wiek po ukończeniu poprzedniej misji, no to na to wychodzi, że tak by to było tutaj. Bardzo oldschoolowe podejście, nie? W ogóle do poziomów. Plus ten system wieku. No unikalny, nie kojarzę czegoś takiego. Teraz znowu zginę, swoją drogą. Muszę się więcej wycofywać, nie? No kurde, ale co mi po tym wycofywaniu, jak... To tak wygląda z nimi, że... Oni mnie w moment doganiają, nie? Ciężko jest ich jakoś rozdzielić sobie. Kurde. Nie wiem, te uniki czasami nie działają totalnie, nie? No, nie wiem, może jak jestem... Mam kogoś na plecach, to nie mogę tego uniku skutecznego zrobić. Może o to chodzi w tym. Ale to jest ten etap, że jeszcze nie ginąłem jakoś też wielce. Dobra, to co straciłem, to odzyskam na nim. Boże, jakie obrażenia ona zadaje. No, nie było jak tego zrobić lepiej. Z tym brakiem równowagi, jaki już miałem. Dobra. Nie, stąd przeszliśmy, nie? No. Do DJ-a się wejść nie da. Jak ona się nie zorientowała, że coś tu się dzieje? Nie czaję. Ten jaki słaby był. No nie, no takie coś. Kurde, przecież nie mogłem tego widzieć, nie? W sensie jakbym był nim. Tak, niehonorowo walczycie. Dobra, ale się rozdzieli na chwilę. W wyniku szczęścia. O, już nie. Dobra. Właśnie nie wiem, czy na górę tutaj, nie? Tu mieliśmy iść. Aha. No, na górę, na górę. A ty co taki kurde twardy? Co za gościu? Dobra. No i to jest to. Potrzebuję kodu. Szybko. Kurde, jeden i drugi jest całkiem wytrzymały. O, teraz zobaczcie. Mimo że on był za mną, to bez problemu to odbiłem. Nie czaję. No nie, no przecież odbijałem to. Ja pierdzielę. Źle to znowu wygląda. Dopiero początek tej najtrudniejszej części. Jeszcze butelka jedna. Tu coś jeszcze było. Kurde, nie widzę teraz. O kurde, źle. Dobra, jeden z głowy. Choć mógł jeszcze oczywiście zaskoczyć. Kurde, co za gościu. Za nich powinno być więcej HP, nie? Do regeneracji, naprawdę. Z tej kapliczki nie skorzystałem. A już była chyba. Ty, coś tu? Ja pierdzielę, właśnie mówię, coś tu jeszcze było, kij. No właśnie. A zobaczmy. No właśnie. O kurde, znowu to samo. Maksymalny wiek odblokowania już mam osiągnięty. Aha. Z dużego wyboru nie będę miał. To tak jakby co, już nie mogę pewnych skilli się nauczyć na tej postaci. Na tym save'ie. No. Dobra, tamta wstanie. Ale dużo właśnie już tej równowagi i tak nie odzyska przez ten krótki czas. Teraz w tych trzeba wjechać szybko, na pewniaka. Ich można potraktować za po prostu środek do leczenia, nie? Przynajmniej tak powinno być. Aha! W sumie bez sensu, że wskoczyłem, bo oni by tutaj się chyba wytłukli nawet. Mam wrażenie, że zadawali sobie serio obrażenia, takie prawdziwe. I oczywiście nagle jak zaskakuje, to wszyscy jednoczą się przeciwko mnie. Szkoda, że też nie walczą ze sobą, nie? Przecież tu, wiecie, nielegalne walki, złej krwi pewnie pełno było. Przed chwilą się tłukli. Więc nie każdy by się racjonalnie zachowywał. No i po mnie. Chociaż idealnie się stało, że z piątki na czwórkę spadłem na moment, dosłownie. Nie wiem, czy ja to zrobię. Aha, on czekał na moje ataki. No dobra, to się doczekał. No właśnie, zawsze jest za późno, żebym unik zrobił prawidłowy w tym momencie. Dobra, po tobie. Nie spadliśmy na czwórkę? Dziwne. O Jezu, jeszcze ten był. Zapomniałem, że on istniał. Tu nic nie ma, nie? No jasne, że mnie rozwali, przecież na hita jestem. Odbijałem ten atak, no ale... On miał inne zdanie! 60. Nie, prawie w ogóle równowagi mnie zżera. Teraz dopiero. Wow, jak od ściany poleciał. Dziko. Dobra. Wow, z szóstki to już naprawdę szalony jest poziom. I tak, 5 czach. Ostatnio prosto nie poszedłem, zobaczmy. Może zrobiłbym to troszkę inaczej, niż ostatnio miało to miejsce. Ty, to jest to miejsce, dobra. No dobra, a na górę? A na górę to jest... takie coś. Co jest? Coś chciałeś ode mnie? Aha, fajnie. Dobra, to mnie podskłada raczej. Oni z tym rage'em są nienormalni. Dobra, wszystko odbite. Ale mało równowagi mi zostało. Ostatnia tak źle ogarnąłem. No, tym razem mnie nie zaskoczył, na szczęście. Dobra. Gość był chodzącą apteczką, na szczęście. Jeszcze jeden zostaje. Fajnie, że mamy taki wybór. Tego to... Kurde, nie pokonywaliśmy już? Ja w ogóle swojej postaci nawet nie widzę, nie? Dobrze, że to ma taką... Czy to już jest... to, o czym myślę? No pewnie, że tak. Ostatnie życie, moi drodzy. Albo przedostatnie. Dobra. No nie, jeszcze dwa będą w takim razie. Myślałem, że mamy z nim pogadać, ale nie wyglądało, jakby była taka opcja. No dobra, czyli po prostu to była droga do DJ-a, to było totalnie bezużyteczne, fabularnie. Nie musiałem tędy iść nawet. Zapamiętam na przyszłość, że nie warto, naprawdę nie warto tutaj się kierować. Ale oczywiście, no jakbym się czuł mega pewnie w tej grze, no to wtedy warto, no bo wtedy można tutaj expa zdobyć, mnożnik nabić, nie? Tędy mieliśmy pójść. To miejsce jest strzelone. Totalnie, jest ich tak dużo, na tak małym obszarze. Doskonale. Jakiś zawodnik, nie? Czemu muzyki nie ma praktycznie? Bo DJ obiliśmy? Nie no, cichutko sobie gra coś. Dobra, jest kapliczka tutaj. To bym wziął. Próbuję parować, no z różnym skutkiem, ale próbuję. Nie czuję jeszcze idealnie, nie? Tego wszystkiego. A, jest. Nie wiem, co to miało być. Dobrze! Na szczęście jakiś kumpel nie może temu drugiemu... Czy ona go zabiła? Nie może pomóc temu drugiemu, nie? Jak na przykład chwytam go. Jakąś taką egzekucję przeprowadzam. To już byłoby naprawdę przerąbane. No dużo was tutaj trochę. Czekajcie, nie było to jakieś butelki? O kurde. Cegły były. Jest. Jeszcze więcej? Myślę, że to koniec. Mam wrażenie, że ostatnio szybciej tu poszło. Jest heal. Dawaj, dawaj, dawaj! Fuh. Wybierzemy inną opcję teraz. O kurde, to był błąd chyba. Ale byłem ciekaw bardzo tej opcji. Szkoda trochę broni, ale z drugiej strony 3 czaszki zjechałem, więc... To nie było może aż takie głupie, nie? W ogólnym rozrachunku, ale strasznie ryzykowne. Nice. Świetnie to pomieszczenie w ogóle wygląda. Dobrze. Jakoś idzie to parowanie przez chwilę chociaż. No nie, 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 nie. Wstawaj, 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 stary. Musisz to zrobić. Mało brakuje. Ostatnie życie mam w zasadzie teraz chyba już. Chyba ona jakoś się nie zregenerowała w pełni. Tylko bez żadnego rage'a, proszę. Jest! Jak dobrze! Dawaj kij jeszcze. I lecimy. Strasznie długie to jest. No nie ma lekko, słuchajcie, tutaj naprawdę. Teraz tędy. Jest i pudełeczko. No i chwila prawdy, nie? Nie no, to jest skryptowane, nie da się podejść po cichu jakoś. Czy czegoś takiego tam zrobić. O kurde, ale wjechał z kopem. Dobra. Jest nadzieja, że nie będę na jedno uderzenie. W ogóle z tego nie korzystałem. Jest. Fuch. Boże, jakie emocje. No, a teraz najgorsze pewnie będzie. Nowy rekord poziomu. O. Kapliczka. Zwiększa wartość uzyskiwania skupienia po udanym uchyleniu lub parowaniu. Zwiększa obrażanie bronią. Wyzeruj licznik śmierci w sumie, nie? Też możemy to zrobić w sumie, bo jesteśmy na naprawdę wysokim poziomie. Qigong? Umysł? Po raz pierwszy otrzymamy najwyższą nagrodę kapliczki za punkty doświadczenia, okej. O matko. Dobra, choć przynajmniej kilka prób będę miał w teorii. Sifu. My arms are yours. Co jest? Leave. I recognize that uniform. It represents a school for the weak and feeble. No bez jaj. No nie mogę nic mu prawie zrobić. Prawie tylko odbijać ataki próbuję ciągle. No nie, przecież to było odbite idealnie, ej. Ej. To było przecież idealnie odbite. Błagam, bez takich. Nie mówcie, że na końcu to spieprze. Gorzej, jak się okaże, jeszcze druga faza tu będzie. Kurde, on w ogóle mi nie daje czasu na wyprowadzenie swoich ataków. Koniec gry, serio! Nie, no dobra, słuchajcie. Kończymy tutaj dzisiaj, na spokojnie. Dajcie znać, co sądzicie. Ja myślę, że chyba lepiej by było to ewentualnie na streamach robić, o ile w ogóle jesteście tym zainteresowani. Tak czy inaczej, bardzo, bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Trudne to jest strasznie, nie wiem, nie czuję tego odbijania ataków jak na razie, chociaż no bywają momenty, że idzie fajnie, to są momenty, a tutaj jednak jest strasznie mało zdrowia i gra właśnie z każdym zgonem robi się coraz trudniejsza, to jest bardzo ciekawą i no naprawdę unikalną, tak jak wspominam, mechaniką. Także myślę, że to jest kwestia ogrania i na pewno by szło mi lepiej już w końcu, ale jak na razie, kurde, ciężki początek, naprawdę ciężko jest. Bardzo dziękuję, słuchajcie, raz jeszcze i czekam na wasze komentarze. Jeśli się podobało, zostawcie lajka, zachęcam też do subskrypcji kanału, żebyście niczego nie przeoczyli i do zobaczenia w kolejnych rzeczach na kanale. Trzymajcie się, cześć! I to by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba Ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.